Witam wszystkich dzisiaj najważniejsze informacje, ciekawostki o świnkach morskich. Świnki morskie znamy jako zwierzęta domowe, jako takie zwierzątka, które towarzyszą najczęściej dzieciom, ale dzisiaj właśnie najważniejsze informacje dla tych, którzy chcą kupić taką świnkę morską, czy w ogóle interesują się takimi zwierzętami. Świnka morska, czyli kabia domowa. Taka jest właściwa nazwa. Pochodzą one z terenów Andów w Ameryce Południowej. Obecnie istnieje bardzo wiele ras świnek morskich, często mocno różniących się wyglądem, wielkością, kolorem, długością futerka, ale to nadal w każdym przypadku świnka morska. Żyją 6-8 lat, niekiedy dłużej. Maksymalnie jest to 14 lat 20-35 cm długości. I waga pomiędzy 700 a 1200 gram, czyli niewiele. Co jedzą Świnki Morskie? Siano, warzywa, ale warzywa jako dodatek, owoce, suchą karmę. Nie dajemy fasoli, kapusty i pokarmu dla królików. Trzeba pamiętać o dorzucaniu witaminy C, ponieważ Świnki Morskie, jak my, musimy ją dostarczać z pożywienia. Są to zwierzęta terytorialne, dorosłe, mogą e, ciężko doga dogadywać się z nowymi e, przedstawicielami tego gatunku, czyli po prostu z obcymi osobnikami. To można powiedzieć, dogadanie się może być dosyć ciężkie i długotrwałe. Dlatego najlepiej te zwierzęta mieć od maleńkości. Ciąża trwa 60-72 dni, rodzi się od 1 do 6 młodych. Są one karmione przez matkę do 21 dnia życia. Po 8-9 miesiącach świnki morskie są już dorosłe. Temperatura ciała to taka ciekawostka 38,6 do 39,4 puls. Średnio 275 uderzeń, a zawiera się w przedziale 230-320, czyli jak widać naprawdę bardzo dużo. Zęby rosną im przez całe życie. ścierają je w trakcie jedzenia i musimy o tym pamiętać przy tym, gdy je mamy. Oczywiście. Chcemy świnkę morską. Potrzebujemy klatkę i to dosyć dużo. 80 na 60 cm, 50 cm wię... wysokości i jest to rozmiar minimalny. Najlepiej, żeby była ona większa. Oczywiście, najlepiej, żeby w środku był domek, takie miejsce, w którym będą spokojne. Ten domek musi mieć przynajmniej 25 na 20 cm i 15 cm wysokości. I musimy pilnować, żeby temperatura była nie większa niż 26 stopni Celsjusza. Pamiętajmy też, że bardzo ważne jest też ich wypuszczanie. Uwaga na przewody i inne rzeczy, które można pogryźć. Nadzór nad wypuszczoną świnką morską jest bardzo, bardzo ważny, żeby nie zrobiła sobie albo czemuś, niż. no, wiemy o co chodzi. Najlepiej, jak są dwie sztuki. Samotna świnka morska nie będzie raczej tak szczęśliwa jak. Świnka morska, która ma towarzysza. I pamiętajmy to, co wspomniałem: że dorosłe egzemplarze mogą dosyć ciężko się z sobą dogadać, dlatego warto już mieć od początku dwie młode świnki, które się razem wychowają. W Afryce i Ameryce Południowej są hodowane w celach kulinarnych. My hodujemy króliki. No oni hodują świnki morskie. I ostatnia ciekawa sprawa, 9 marca 1961 roku świnka morska znalazła się w przestrzeni kosmicznej na pokładzie Korabi Sputnik 4, czyli świnki morskie już były w kosmosie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj poleć, pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe, tak żeby ten materiał, inne materiały dotarły do jak najszerszego grona widzów. Dziękuję i do usłyszenia ponownie.